Hej, dzisiaj w QuickShotie pokażę Wam coś od Apple'a, mianowicie iPada 6 w wersji Cellular, czyli ze slotem na kartę SIM, jak i bez niego. Ponadto w opisie znajdziecie kod rabatowy na zakup tych urządzeń. Zapraszam do oglądania. iPad 6 to tablet Apple'a 6 generacji, posiadający ekran Retina 9,7 cala, o rozdzielczości aż 2048x1536 pikseli z perfekcyjnym odwzorowaniem barw, a technologia IPS gwarantuje idealne kąty widzenia. Oglądanie Netflixa czy YouTube'a z taką jakością to czysta przyjemność, a ponadto wyświetlacz wyposażony został w powłokę oleofobową, chroniącą ekran przed odciskami palców. Tablet waży tyle samo co poprzednik, iPad 5 na procesorze A9, czyli nieco ponad 450 gramów, ale posiada procesor A10 Fusion, co znacznie przyspiesza jego pracę i działanie na jednym ładowaniu. Urządzenia występują w wersjach z 2 GB pamięci RAM, 32 lub 128 GB pamięci wbudowanej i ze slotem na kartę SIM, czyli tzw. cellular, lub bez niego, a u nas znajdziecie wszystkie te konfiguracje. Tablet wyposażony został w czytnik linii papilarnych zawarty w przycisku Home, dzięki któremu błyskawicznie odblokujemy ekran, złącze Lightning do ładowania lub przesyłania obrazu za pomocą przejściówki na złącza cyfrowe lub analogowe, np. VGA, złącze jack na słuchawki z mikrofonem i standardowo przycisk zasilania oraz przyciski do regulacji głośności i oczywiście tackę na nanoSIM w wersji cellular. Aparat, jaki mamy do dyspozycji, to klasyka Apple'a. Ostre i wyraźne fotografie z dobrym zachowaniem kolorów. Może i robienie zdjęć tabletami to nie jest ich główna funkcja, ale iPad 6 może zaoferować 8-megapikselowy obiektyw z trybem HDR, kontrolą ekspozycji, trybem zdjęć seryjnych, ustawieniem ostrości i stuknięciem, z możliwością zrobienia panoramy do 43 megapikseli, z funkcją Live Photos, przysłoną 2.4, 5-elementowym obiektywem czy automatyczną stabilizacją obrazu. Wideo nagramy maksymalnie Full HD w zwolnionym tempie do 120 klatek na sekundę. Z przodu znajdziemy oczywiście kamerkę do selfie o rozdzielczości 1,2 megapiksela. Bazowo tablety wyszły na iOS 12, ale warto wspomnieć, że iPady 6 można zaktualizować do najnowszego iOS-a, dzięki czemu nie musimy się martwić brakiem wsparcia jeszcze przez kolejne parę lat, a w parze nawet z iPhone'em 8 idealnie sprawdza się zarówno jako centrum multimedialne, czy wydajne rozwiązanie biznesowe. Nie zapomnijcie o kodzie rabatowym, który macie w opisie. Na dzisiaj to wszystko, do następnego.